Spójrzmy teraz na zadanie drugie. Chcemy wiedzieć, do jakiego przedziału będzie należała taka liczba. Czyli należy zauważyć, że mamy tutaj wartość bezwzględną. Czyli my musimy najpierw stwierdzić, czy to wyrażenie, czy ta liczba, która znajduje się w wartości bezwzględnej, będzie większa, czy będzie mniejsza od zera. No to tak sobie policzmy, jaki tu mamy wynik w przybliżeniu. Pierwiastek z 3 to około 1,73. Mamy następnie odjąć 4, czyli ta liczba na pewno będzie ujemna, będzie mniejsza od zera. A to oznacza, że opuszczając wartość bezwzględną, należy napisać minus i to, co mamy w wartości bezwzględnej, przepisać sobie w nawiasie. Czyli zapiszemy to w ten sposób. No i następnie opuszczamy nawias, czyli zmieniamy znaki. Czyli mamy minus pierwiastek z 3, dodać 4. No i to sobie teraz policzmy. Czyli tak, minus pierwiastek z 3, no to wiemy, że pierwiastek z 3 to około 1,73, czyli minus 1,73. To może zapiszmy już, że to będzie wynik w przybliżeniu, plus 4, to będzie równe około 2,27. No i teraz otrzymaliśmy liczbę i musimy zobaczyć, do którego przedziału będzie ona należała. Może sprawdźmy sobie najpierw podpunkt A. Czyli tu mamy przedział od minus nieskończoności do zera, czyli gdybyśmy go sobie zaznaczyli, to tak, naniesiemy 0, kółeczko będzie otwarte i mamy przedział od minus nieskończoności do zera, czyli ten. A gdzie będzie ta liczba? No ta liczba na pewno będzie znajdowała się poza przedziałem, czyli odpowiedź A nie może być poprawna. Jeżeli chodzi o podpunkt B, to także narysujmy sobie oś liczbową. Zaznaczmy liczby, czyli mamy 0. No i tu mamy kółeczko zamalowane, bo przedział jest domknięty. I 2,3. I tu kółeczko będzie otwarte. No i ten przedział wygląda w ten sposób. No i teraz się zastanówmy, gdzie będzie ta liczba. No ta liczba będzie gdzieś bardzo blisko końca naszego przedziału, natomiast jak najbardziej w tym przedziale się będzie znajdowała. Czyli to oznacza, że poprawną jest odpowiedź B. Oczywiście możecie sobie jeszcze sprawdzić C oraz D, no ale to będzie jedyna poprawna odpowiedź.